Już dziś rozpoczyna się 16. edycja Suwałki Blues Festival. Przed nami 3 dni bluesowego grania na terenie całego miasta. Mamy zaproszonych tutaj różnych wykonawców i z Polski, i z zagranicy, i ze Stanów Zjednoczonych. Główna gwiazda Walter Trout będzie grał w sobotę tutaj, ale i Dżem i Dzieci Bluesa w piątek, koncert główny. Dziś biletowany koncert w hali Suwałki Arena wystąpi Mrozu, a jako support angielski zespół The Brew. Szczegółowy program dostępny jest w internecie, na plakatach oraz w mediach społecznościowych. Myślę, że będzie przednia impreza, jak zresztą każdego roku. No i koncerty klubowe też w klubach, 6 klubów, muzyka na ulicach, bo to nie tylko w Parku Konstytucji 3 Maja i na bulwarach, to sceny główne, ale również i na Chłodnej, i na placu Marii Konopnickiej. Także serdecznie wszystkich zapraszam. W minionym tygodniu prezydent Suwałk podpisał umowę na przebudowę układu drogowego w południowej części miasta w strefie przemysłowej. Inwestycję, która jest możliwa dzięki dotacji z 5. edycji programu inwestycji strategicznych Polski Ład, zrealizuje firma Unibep. Za swoją pracę otrzyma ponad 42 miliony złotych. Te prace potrwają dość długo, ze 2 lata, bo część dokumentacji i pozwoleń posiadamy. Niestety na główną taką ulicę wykonawca będzie musiał ją najpierw przeprojektować, zaprojektować, uzyskać pozwolenie na budowę i dopiero wtedy wykonywać, czyli ten proces inwestycyjny będzie rozciągnięty w czasie. Dzięki inwestycji poprawi się stan już istniejących ulic, ale również powstaną zupełnie nowe odcinki dróg, otwierając nowe tereny inwestycyjne. W ślad za tym działaniem miasto chce wybudować kolejne nowe drogi prowadzące do terenów inwestycyjnych. Jest już ogłoszony nabór wniosków do kolejnej edycji Polskiego Ładu. Ten układ drogowy w strefie trzeba poprawić. Otworzymy przez to nowe tereny inwestycyjne. To nie będą olbrzymie, jakieś 50-100-hektarowe działki, ale dla takich średnich i dużych przedsiębiorców myślę, że to będzie już dogodniej inwestować tutaj w strefie. Plan to przygotowanie wniosku na przebudowę ulic pomiędzy Brylantową, Dubowo i Wojska Polskiego 2 oraz w rejonie ulicy Leśnej i Hubala, gdzie znajduje się teren aktualnie całkowicie niezagospodarowany. W przyszłości będzie to bezpośrednie sąsiedztwo stacji kolejowej PKP Papiernia. Samorząd województwa podlaskiego przekazał miastu Suwałki 1,5 miliona złotych na przebudowę ronda Polskiej Organizacji Wojskowej u zbiegu ulic Bulwarowej i Sikorskiego. Niestety pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ jedyny wykonawca zaoferował kwotę blisko 5 milionów złotych. Sądziliśmy, że ta inwestycja powinna zamknąć się w granicach 3 milionów, a tu 4 880 000 złotych, czyli znacznie powyżej kosztorysu inwestorskiego, dlatego też unieważnienie nastąpiło tego przetargu. Ogłoszone jest już kolejne, drugie postępowanie. Z wydłużeniem terminu, nie w tym roku, tylko wchodzimy z realizacją również w przyszły rok, do końca maja i myślę, że wydłużenie w czasie pozwoli na złożenie oferty. To bardzo newralgiczne miejsce, które w określonych porach dnia mocno się korkuje. Plan miasta to wyremontowanie ronda, które zniszczyły ciężarówki ze żwirem. Zostanie dobudowany dodatkowy pas do skrętu w prawo z ulicy Bulwarowej w ulicę Sikorskiego. To jest newralgiczne takie skrzyżowanie rondo i tutaj no, zastanawiamy się, co zrobić i liczymy się z tym, że w pewnym momencie, krótkim czasie, te rondo może być w ogóle wyłączone z funkcjonowania, a wtedy no, będzie problem. Ale myślę, że warto pocierpieć, żeby później było lepiej. Także życie zweryfikuje nasze plany. Na koniec lipca będzie otwarcie tego kolejnego przetargu. Mam nadzieję, że pojawi się cena, którą będziemy w stanie zaakceptować. Miasto Suwałki otrzyma blisko 900 000 złotych z Unii Europejskiej na projekt pod nazwą Zielone Suwałki. Wartość całkowita zadania wyniesie ponad 1 000 000 złotych. Dzięki środkom w kilku częściach Suwałk pojawią się zupełnie nowe formy zieleni, w tym parki linearne, kieszonkowe i zielone przystanki. Dwa te parki, takie długie, linearne, powstają przy ulicy Mikołaja Reja, a parki kieszonkowe tutaj w centrum miasta, ale w takich fajnych lokalizacjach one będą widoczne i sześć przystanków takich zielonych.
Oprócz tego planowane jest częściowe rozbetonowanie nawierzchni utwardzonych między innymi na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i placu Marii Konopnickiej, gdzie posadzone będą drzewa. Łącznie będzie to 10 klonów pospolitych na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 19 klonów lub brzus na placu Marii Konopnickiej. Takich działań na przyszłość mamy w Suwałkach dużo. Wspomnę tylko o tych parkach, które chcemy zrealizować na osiedlu Północ. Tutaj wszystko trwa. Oczekujemy na uruchomienie źródeł finansowania. A w planach jest zupełnie nowy park u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej oraz park z placem zabaw przy ulicy Franciszkańskiej.